Miara kąta alfa jest większa od pi i mniejsza od 2pi, a cosinus alfa równy jest minus pierwiastek z 3 przez 2. Fi jest kątem ostrym. Myślę, że możemy założyć, że kąt fi jest również kątem dodatnim, jest dodatnim kątem ostrym. A cosinus fi równy jest 7 dwudziestych piątych. Oblicz kosinus fi plus alfa, podaj dokładną wartość. Dokładną, czyli nie przybliżoną w postaci dziesiętnej, nie taką obliczoną przy pomocy kalkulatora, tylko dokładną. Na przykład pierwiastek z dwóch zapisany w ten sposób to wartość dokładna, a w postaci dziesiętnej zapisany tak nie jest wartością dokładną, jest wartością przybliżoną. Zachęcam Was do zatrzymania teraz tego filmu i zastanowienia się nad tym zadaniem samodzielnie. No to zobaczmy, co się tutaj da zrobić. Kiedy mamy obliczyć cosinus sumy dwóch kątów, to mnie się od razu narzuca, że może da się zastosować wzór na cosinus sumy kątów, czyli jedną z tak zwanych tożsamości trygonometrycznych. Zwłaszcza, że znamy i cosinus alfa i znamy również cosinus fi i może w związku z tym da się również wyznaczyć w jakiś sposób sinus alfa i sinus fi. Zacznijmy od zapisania wzoru na cosinus sumy kątów. Cosinus Sumy kątów φ plus alfa równa się iloczynowi kosinusów tych kątów, czyli równa się cosinus φ razy cosinus alfa, minus, jeżeli tu jest znak plus, to tu we wzorze mamy różnicę. Gdyby tutaj była różnica, czyli byłby tutaj znak minus, to tutaj we wzorze byłby plus. Minus iloczyn sinusów obydwu tych kątów, czyli minus sinus φ razy sinus alfa. I część informacji potrzebnych w tym wzorze już znamy. Wiemy, jaka jest wartość kosinusa φ. Cosinus φ równy jest 7 dwudziestych tutaj możemy zapisać 7 dwudziestych piątych, znamy też wartość kosinusa alfa. Kosinus alfa równy jest minus pierwiastek z 3 przez 2, minus pierwiastek z 3 przez 2. Pomnożymy obie te wartości. Teraz potrzebne są nam sinusy kątów φ i alfa. Na szczęście jest pewna tożsamość, z której możemy tutaj skorzystać. Tak zwana jedynka trygonometryczna albo inaczej trygonometryczne równanie Pitagorasa mówi ono, że sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równe jest 1. Albo po przekształceniu sinus kwadrat alfa równe jest 1 minus cosinus kwadrat alfa. Albo jeszcze inaczej sinus alfa równe jest plus albo minus pierwiastek kwadratowy z 1 minus cosinus kwadrat alfa. Ponieważ znamy kosinusy kątów fi i alfa, to możemy na podstawie tego równania wyznaczyć sinusy obydwu kątów. Czyli sinus alfa równa się plus albo minus pierwiastek kwadratowy z 1 minus cosinus kwadrat alfa, czyli ta wartość podniesiona do kwadratu to będzie plus. Pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, 2 do kwadratu to 4. To się równa, plus minus, pierwiastek kwadratowy z 1 czwartej. A to się równa, plus minus, 1 druga. No i nasuwa się pytanie, którą z tych dwóch wartości mamy przyjąć? Plus czy minus, 1 druga? Zastanówmy się. Do pomocy narysujmy sobie okrąg jednostkowy. Oś X, oś Y wiemy o kącie alfa, że jego miara jest większa od pi i mniejsza od 2 pi, czyli końcowe ramię kąta alfa musi znajdować się w trzeciej lub czwartej ćwiartce układów współrzędnych, czyli na przykład tutaj. Z obliczeń otrzymaliśmy, że sinus alfa jest równy albo minus 1 druga, albo plus 1 druga. Tutaj jest plus 1 druga. Oznacza to, że alfa to jeden z tych dwóch kątów, ten albo ten. A minus jedna druga jest tutaj, czyli alfa może również być jednym z tych dwóch kątów. Może być tym kątem, albo tym kątem. Ale wiemy, że końcowe ramię alfa ma znajdować się w trzeciej lub czwartej ćwiartce, czyli alfa to ten kąt albo ten kąt. I nie wiemy, który to z nich, ale wiemy. Że jego sinus na pewno będzie ujemny, czyli sinus kąta alfa wynosi minus 1 druga. Teraz kąt fi. Czy potrafimy powiedzieć, ile wynosi sinus fi? Sinus fi równa się plus minus pierwiastek kwadratowy z 1 minus cosinus kwadrat fi. Cosinus fi to 7 dwudziestych kwadrat tej liczby to 49,625. Ile to będzie? 1. Czyli 625 przez 625 minus 49 przez 625, 625 minus 50 to by było 575, tutaj mamy 49, czyli to będzie o jeden więcej. 575, 576 przez 625, czyli sinus fi równa się plus minus pierwiastek kwadratowy z 576. Przez 625. Wiemy, że pierwiastek kwadratowy z 625 to 25. Ile to jest pierwiastek kwadratowy z 576? Spróbujmy o jeden mniej, czyli 24. 24 do kwadratu, czyli 24 razy 24, to 240 razy 20, to 480 i jeszcze 4 razy 24, czyli 48 96, czyli o 4 mniej niż 100. 480, 580 i minus 4, 576. Zgadza się. To jest równe plus minus 24, 25. Czyli sinus fi to plus minus 24, 25. Pamiętajcie, że sinus kąta na okręgu jednostkowym to współrzędna y punktu przecięcia końcowego ramienia tego kąta z okręgiem jednostkowym. Czyli albo szukamy jednego z tych dwóch kątów, jeżeli przyjmiemy, że sinus fi jest dodatni, ten kąt albo ten kąt, albo końcowe ramię kąta Fi leży tutaj, albo tutaj, jeżeli przyjmiemy, że sinus Fi jest ujemny. Z treści zadania wiemy, że kąt Fi jest kątem ostrym. Jeżeli Fi jest kątem ostrym, to istnieje tylko jedna taka możliwość. To musi być ten kąt. W takim razie sinus kąta fi jest dodatni. Wynosi plus 24, 25. Możemy tę wartość tutaj wpisać. No i wystarczy teraz pomnożyć, a potem wykonać odejmowanie, i będziemy mieli gotowy wynik. To się równa minus 7 pierwiastków z 3 przez 25 razy 2 to 50. Minus, tu też jest minus, więc od razu możemy zapisać plus iloczyn dwóch liczb ujemnych da w wyniku liczbę dodatnią. 24,25 razy jedna druga to 1/2 to 12,25. Chociaż chyba lepiej będzie od razu zapisać jako 50, bo tutaj też mamy 50. To będzie 24,50. I to się równa 24 minus 7 pierwiastków z 3 przez 50. I taki jest wynik. Dokładny wynik.